Zabytkowa stawnia kolejowa w Bytomiu zostanie wyremontowana. Spółka PKP PLK ogłosiła przetarg na wykonanie prac, których efekty będą widoczne jeszcze w tym roku. Stalowa konstrukcja z lat 30. XX wieku zostanie m.in. oczyszczona i odmalowana. Początkowo obiekt miał zostać wyburzony, jednak z wnioskami o jego wpisanie do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków wystąpili bytomscy społecznicy. Karolina Komada. Zabytkowa nastawnia bramowa w Bytomiu dostanie nowe życie i to jeszcze w tym roku. Spółka PKP PLK ogłosiła przetarg na remont obiektu. W ramach przeprowadzonych prac stalowa konstrukcja nastawni zostanie oczyszczona i odmalowana. Wykonana będzie renowacja elewacji i dachu. Okna i drzwi będą wymienione na nowe. Prace remontowe zostaną przeprowadzone także we wnętrzu obiektu. A dzięki zamontowaniu oświetlenia zewnętrznego nastawnia będzie podświetlona także nocą. To jedyna taka nastawnia wybudowana na terenie Polski. Obiekt dla wielu mieszkańców Bytomia ma wartość historyczną. PKP PLK chciało go wyburzyć przy okazji modernizacji linii kolejowej nr 131 z Chorzowa do Nakła Śląskiego. Wtedy bytomscy społecznicy wystąpili z wnioskiem o wpisanie nastawni do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. Jest budowana w latach 30. w stylu tak zwanego streamline. To był taki modernistyczny styl. Wzorowana jest na stalowym kadłubie statku, taki ma kształt. Nieco skrócony od pierwotnego z lat 30., ale dalej ten kształt zachowała. No i ze względu na unikalność tego obiektu, a również wyposażenia wewnątrz, ciągle oryginalnego i sprawnego do dnia dzisiejszego, myślę, że zasługiwała na to. No poza tym dla mieszkańców Bytomia swego rodzaju symbolem. Modernizacja nastawni łączy się z aktualnym remontem stacji Bytom. Konstrukcja hali została wzmocniona, a budowa peronów jest na zaawansowanym etapie. Docelowo przez stację będzie mogło przejeżdżać więcej pociągów, a ruch towarowy zostanie oddzielony od pasażerskiego. Otwarcie ofert na remont nastawni zaplanowano na 21 lutego.